Zawsze Wam powtarzam, że sięgając po serię dzieł pisarzy skandynawskich nie można popełnić błędu, dlatego że każdy z tych tytułów jest tak znakomity. Natomiast słuchajcie, ja z dzisiejszym tytułem, no, miałam niemałą przeprawę. Zobaczcie sami dlaczego. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny lipcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Seria dzieł pisarzy skandynawskich, którą od jakiegoś czasu wznawia wydawnictwo poznańskie we współpracy, z którym powstał dzisiejszy filmik, to seria pięknej literatury, pięknej, jak dobrze zresztą wiecie. Opowiadałam Wam o wybitnych niewidzialnych, opowiadałam Wam o doskonałej współczesnej rodzinie, w sierpniu pojawi się genialne pożegnanie z Afryką, a dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o początkach Karla Froda Tillera, powieści, która była nawet wielokrotnie w Norwegii nagradzana. Ale, no właśnie, bo ja mam pewne ale, nie było tym razem między nami chemii. Terje to mężczyzna w średnim wieku, ojciec, syn, mąż, specjalista do ochrony dzikiej przyrody. Jest ironiczny, pogubiony, bliski naturze, natomiast jest bardzo oddalony od ludzi, których nawet nie próbuje zrozumieć. Jego historia zaczyna się tak naprawdę od końca, kiedy Terje leży już na łożu śmierci, kiedy umiera i zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie już nic więcej. Myślami powraca do przeszłości, skacze w czasie i meandruje do różnych momentów swojego życia, tak by dotrzeć do sedna, do samego jądra ciemności. Jak i kiedy to wszystko się zaczęło? Kiedy niewinne dziecko przekształciło się w tę karykaturę dorosłego człowieka, jakim jest Terje dzisiaj na łożu śmierci? Nie chcę początkom Karla Froda Tillera w żaden sposób umniejszać, to jest piękna literatura, piękna, to jest wyjątkowa powieść, to muszę tutaj powiedzieć, ale słuchajcie, ja już dawno nie czytałam tak męczącej historii. Już dawno. To miała być fascynująca podróż do wnętrza, dogłębny portret jednostki na skraju załamania, rozpadającej się jednostki i był, ale słuchajcie, ta lektura wypruwa jednocześnie flaki z czytelnika. Takie powieści bywają potrzebne, ja nie przeczę, ale Terje, słuchajcie, jest jedną z najbardziej nieznośnych i niezrównoważonych postaci literackich, na jakie kiedykolwiek trafiłam w literaturze. W całej tej historii chodzi o to, by prześledzić życie Terjego, by dogrzebać się do jego dziecięcych traum, by wreszcie właśnie trafić do jądra samej ciemności. Ale zanim tam trafimy, zanim wszystko pojmiemy, musimy przetrwać takie sceny, od których aż chcemy się odwrócić, chcemy odwrócić wzrok. Nawet my, słuchajcie, czytelnicy, bo one są tak okrutne, są tak męczące, są tak intensywne w emocje. A jednocześnie całość jest pokazana w taki surowy, wręcz wybielony sposób, taki właśnie na skandynawską nutę aż do bólu. To jest bardzo precyzyjna proza ukazująca takie scenki rodzajowe z życia Terjego jak pod lupą i one z czasem stają się aż groteskowe. To, co jednak tutaj zachwyca, to jest przyroda, dzika przyroda, to jest natura, które są tak bliskie naszemu głównemu bohaterowi. To w kontakcie z naturą właśnie jego ból się rozmywa, jego ból się rozprasza, a on sam staje się bardziej ludzki i przestaje być takim zdeformowanym emocjonalnie potworem. Co ciekawe, im dłużej mówię tutaj do Was o początkach, tym bardziej tę powieść doceniam, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że od niej trzeba się po prostu zdystansować na jakiś czas. Trzeba na moment się właśnie odwrócić i wziąć oddech, bo inaczej się zadusimy w tej atmosferze dysfunkcji i destrukcji. To mocny tytuł, to literatura piękna i dramat psychologiczny w jednym. Nie dla wszystkich, ale dla tych, którzy gotowi są podjąć pewien wysiłek zarówno fizyczny, jak i emocjonalny przy lekturze. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem poznańskim zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz początków do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: podzielcie się ze mną najbardziej nieznośnym Waszym zdaniem bohaterem literackim, jakiego spotkaliście do tej pory. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 sierpnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Takie powieści jak początki są potrzebne, ale słuchajcie, człowiek potrafi się wymęczyć, oj, potrafi się wymęczyć. To jest taka surowa, wybielona, skandynawska proza i to okrucieństwo tutaj, to znęcanie się emocjonalne jest po prostu, no, jeszcze bardziej widoczne. On jest jak na dłoni tak położone, rozumiecie? Tak na białej kartce, tak pac! Po prostu, no, coś bardzo mocnego. Po więcej zapraszam Was na bloga. No, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A
A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na najlepsze książki 2019 do tej pory. Mój subiektywny wybór najlepszych z najlepszych pierwszego półrocza 2019 roku. A jeśli jesteście tutaj nowi, to rozgoście się, rozsiądźcie, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!